Witam Was wszystkich serdecznie przy moim kolejnym projekcie. Tym razem jest to projekt Amiga. Jak widzicie, jest to taki wzór właśnie obudowy, którą zamierzam zrobić. Będzie to Amiga 500, ale taka 500++, można powiedzieć. Będzie miała więcej RAMu, będzie miała dysk w postaci karty dodatkowej, na której będzie system operacyjny. No i tutaj widzimy też, że nie będzie miała, ale w założeniu chciałem zrobić dwie stacje. Taki był pierwszy zamysł. Natomiast zrezygnowałem z tego pomysłu. Pozostaje tylko przy jednej. Nie będzie też taki guzik kwadratowy, tylko będzie okrąglutki, fajny. Tak by się to prezentowało. Boki drewniane, jak widzicie. Tutaj miejsce na wszystkie łącza. Panel przedni jest najbardziej istotny. Panel przedni to jest ta górna część, to jest taki kątowniczek z wyciętymi elementami. Tutaj będzie taka skośna listwa. Nie wiem, czy będę montował, ale mam taką właśnie listwę do świateł LED. I być może zrobię to podświetlane jeszcze. No i na dole element zamknięty. No, żeby to lepiej pokazać, to może pozbędziemy się teraz tej części, o, nie tak, tej części z drugą, z stacją FDD, bo jej tutaj nie będzie jednak. Stwierdziłem, że jest to niepotrzebne, nie będę dodatkowo udziwniał całego projektu. Operacje, no, nie widzę innych rzeczy, gdzieś mi tutaj wyskoczyło, słuchajcie. Jeszcze raz escape'ka zróbmy i jeszcze raz. Nie wiem dlaczego, nie pokazuje mi się to okno. I teraz mam problem, żeby to teraz włączyć. Kurczę, może to jest. Zaraz zobaczę. O, jest właśnie. Mało robię w tym programie, dlatego dużo rzeczy muszę często po prostu szukać. Ok, to jest głębokość, sobie musimy zrobić tylko jeszcze raz, bo teraz tego nie widzę. Jeszcze raz wyciągnięcie. O, i teraz w tamtą stronę i 2 mm ustawimy. I zatwierdźmy. No i już mamy. O, coś takiego właśnie. Tak to będzie wyglądało. Ta stacja będzie troszeczkę przesunięta bardziej w lewo. Tak jak powiedziałem, to będzie przycisk okrągły. To mogę Wam pokazać, jaki zrobiłem próbny wydruk. To się akurat, może pokażę Wam całość. Będziecie widzieli dokładnie, o co chodzi. To jest stacja dyskietek. To nie jest typowo amigowa stacja, to jest przerobiona stacja Samsunga właśnie na amigową. Tak jak widzicie, jest napis Amiga DF0. Jest zdjęty panel. I ta stacja będzie po prostu za tym elementem, który widzimy tutaj na ekranie. To jest ten sam element, tylko że wydrukowany. Jak widzicie, mała różnica, czyli po pierwsze jest okrągły przycisk, a po drugie na środku mamy jeszcze poszerzenie. Ten element, który tu widzicie, przetestowałem. No i niestety było mało wygodnie, jeśli chodzi o wciskanie dyskietki samej. To jest tak zrobione, że można nałożyć na tą stację. I teraz zobaczcie. Dzięki temu właśnie wycięciu na środku bez problemu wkładamy sobie palec i cała dyskietka wskakuje. Przycisk będzie okrągły, na tym elemencie, który widzimy wewnątrz, będzie po prostu tutaj będzie nawiercony otwór i za pomocą śrubki będzie po prostu taki okrągły przycisk tutaj dołożony. Jak widzicie, wszystko ładnie pasuje, czyli dyskietka pięknie wskakuje i pięknie wyskakuje. Także to jest, że tak powiem, dopracowane. I takowo będzie właśnie tutaj. Ok, teraz przekręcimy troszeczkę. Może bardziej tak. I tu mam docięte już elementy. Element pierwszy, drugi, trzeci, czyli tutaj mamy właśnie, jak widzicie, jest to kątowniczek. Ten będzie z przodu obudowy od góry, ten będzie z tyłu obudowy od góry. No i tu mamy ten element właśnie, co mówiłem, właśnie z taśmą LED może być włożona w to, ale nie musi być.
Będzie to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że no to jeszcze będzie pod spodem jakiś kątowniczek. O, i w ten sposób już Wam pokazuję. O, i tak to będzie złożone. Coś takiego. Pomiędzy kątownikami będzie, i to muszę Wam troszeczkę to zdjąć. O, taka będzie blacha aluminiowa. Z tyłu elementy, tam gdzie będą wszystkie przyłącza, to będą właśnie z takiej siateczki zrobione, powycinane, żeby to wszystko oddychało. Tu już mam, jak widzicie, wydrukowane, to są naklejki. Czy to jest naklejka? Mamy otwory, te górne, czyli to są odpowiedniki tych tutaj elementów. Tutaj jest mniejszy prześwit od tego drewnianego elementu do pierwszego otworu, jest mniejszy prześwit, tu jest większy. Tu zrobiłem 2 cm, ponieważ uznałem, że tak będzie ładnie to wyglądało. I tak samo stacja FDD też przesunięta będzie o 2 cm od prawej tej deseczki na lewą stronę. I to widzimy właśnie tutaj. Dlaczego to są naklejki takie? No dlatego, że po prostu zostaną wycięte, naklejone na ten profil aluminiowy. No i następnie będę wiercił, wycinał, doszlifowywał właśnie tak, jak będą pokazywały te wszystkie linie, które tu widzimy. Film będzie pocięty właśnie na takie wstawki. Będę po prostu zbiorę materiał po prostu z kilku różnych filmów i później będę je montował. Wy będziecie już oglądać jako całość gotowie pracy. Na pewno no już część zrobiłem, no bo chociażby wycięcie tych elementów, no to już to jest zrobione, ale to nie było aż tak ważne. Na pewno zrobię jakieś nagrywanie z wycinania tych właśnie elementów, nawiercanie, wycinanie, i na pewno będą nagrania z montażu tego wszystkiego, plus montażu, że tak powiem, całej Amigi. No dobrze, w takim razie nie przedłużamy, kontynuujemy pracę, życzę miłego oglądania, a ja zabieram się do roboty.